Cześć. W dzisiejszym odcinku poruszymy dwie wyjątkowo tajemnicze sprawy, które swoimi szczegółami zahaczają o wątki wywołujące szeroką dyskusję. W dzisiejszym odcinku zwolennicy teorii spiskowych bez wątpienia znajdą coś dla siebie. A odcinek poświęcony będzie sprawie Andrzeja Cieleckiego i Bogusława Taczka. O wspomnianych mężczyznach po raz pierwszy usłyszałam w materiale przygotowanym przez kanał Sekielski Brothers Studio. I choć wątki dotyczące wspomnianych mężczyzn pojawiły się tam raczej marginalnie, postanowiłam zagłębić temat i opowiedzieć o szczegółach ich spraw, nie pomijając również tych najbardziej kontrowersyjnych aspektów. Sprawy Andrzeja i Bogusława omówię w jednym odcinku, a to dlatego, że jest coś, co je łączy. I mówiąc to, nie mam na myśli tylko tego, że wszystko wydarzyło się w podobnym czasie, że obaj byli znajomymi, choć co do tego nie mam pewności. Tym, co ich łączy, jest stowarzyszenie, do którego swego czasu należeli i którego działalnością byli głęboko zafascynowani. Mowa o ruchu religijnym, który przeżywał swój rozkwit na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Podobno dziś już nie funkcjonuje, choć niektóre źródła sugerują, że może działać nieoficjalnie, pod inną nazwą, kontynuując swoją misję w ukryciu. Aby lepiej zrozumieć kontekst i obawy związane z tą organizacją, warto przyjrzeć się temu, jak funkcjonowała i jakie poglądy, które można by nawet określić mianem nauk, przekazywała swoim wyznawcom. Zanim jednak to zrobimy, porozmawiamy o Andrzeju, który zaginął w 1993 roku. Początek lat 90. Warszawa. 18-letniego wówczas Andrzeja Cieleckiego pochłaniały jego zainteresowania do takiego stopnia, że w pewnym momencie przestał się uczyć. Niemal każdą wolną chwilę poświęcał na swoją pasję. To taki wiek, w którym łatwo jest czymś się zafascynować. Czasem chwilowo, a czasem na całe życie. W zasadzie w takim kontekście można mówić o sprawie Andrzeja Cieleckiego, bo jego zainteresowania czymś zupełnie nieznanym i tajemniczym wpłynęły na jego codzienność i sposób funkcjonowania. I chociaż nie ma na to żadnych dowodów, to najprawdopodobniej na to, co się wydarzyło w marcu w 1993 roku, również. Wydawało się, że zainteresowania Andrzeja są bezpieczne. Co prawda zahaczały o pewne niezrozumiałe, kojarzone z wytworem czyjejś wyobraźni, a może nawet z błazenadą wątki, ale nadal nikt nie upatrywał w tym czegoś, co mogło być dla samego Andrzeja lub jego otoczenia w jakikolwiek sposób szkodliwe. Poznając kolejne szczegóły, okazało się, że to, nad czym Andrzej spędza tak wiele czasu, jest czymś więcej niż zebranymi w jednym miejscu ciekawostkami. Była to ideologia, która połączyła wiele osób z różnych środowisk. Był nią zafascynowany także Bogusław, o którym za chwilę. Na początku lat 90., najprawdopodobniej w 1991 roku, Andrzej nawiązał kontakt z Antrowisem, czyli Międzynarodowym Centrum Odnowy Ludzi i Ziemi Antrowis. Jego rodzice nie widzieli w tym nic złego. Przypuszczali, że syn zapisał się do klubu miłośników UFO, bo między innymi taką tematyką zajmowało się to stowarzyszenie. Jednak na przełomie mniej więcej 2 lat, w czasie których uczestniczył w zajęciach Antrowisu, zachowanie Andrzeja zmieniło się nie do poznania. Zgodnie z relacją mamy Andrzeja, 18-latek miał przestać się uczyć, zaczął się izolować, nie chciał utrzymywać bliskiego kontaktu ani z kolegami, ani z rodziną. Alienował się od rodzeństwa i rodziców. Dodatkowo przestał chodzić na lekcje religii. Jeśli mowa o tym, jak spędzał wolny czas, to głównie w swoim pokoju. Zamykał się w nim i trenował. Zajęcia polegały na usprawnieniu jego kondycji umysłowej, energetycznej i poprawie stanu zdrowotnego. Skupiał się w tym czasie tylko na sobie. Medytował, wykonywał ćwiczenia relaksacyjne, ale też wchodził w stan autohipnozy.
Jest to stan określany transem, stanem zmienionej świadomości, jednak jego osiągnięcie nie wymagało udziału osób trzecich, czyli przeciwnie do tego, jak to wygląda w przypadku hipnozy. Zgodnie z tym, o czym opowiadała jego mama, syn potrafił godzinami siedzieć w tym samym miejscu i wpatrywać się w fotografie, które mogłyby wystraszyć, a na pewno wzbudzić niepokój. Miały być na nich namalowane dziwne twarze, o oczach, które w swej specyfice bez wątpienia przyciągały uwagę. Miały w sobie coś takiego, że nie można było oderwać od nich oczu. W pewnym momencie Andrzej zaczął odmawiać jedzenia, twierdząc, że jest ono zatrute, a nawet ostrzegał przed nim swoich bliskich. Pił dużo wody i unikał wychodzenia na zewnątrz. Można mieć wrażenie, że 18-latek dobrowolnie rezygnował z przyjemności i takiego normalnego dla tego wieku funkcjonowania. Wszystko, co robił, a było to bardzo skromne i trudne życie, miało służyć temu, aby zasłużyć na przeżycie i przetrwanie. Twierdził, że w niedługim czasie wydarzy się coś złego, a on musi być na to gotowy. Miało chodzić o plagi i katastrofy. Antrowi zgłosił, że 15 maja 1992 roku na Ziemię przylecą kosmici i zabiorą ze sobą wybranych ludzi tuż przed wielką katastrofą. Zaczyna brzmieć to dość specyficznie, nie chcę powiedzieć mało poważnie, bo są osoby, które całe życie poświęcają badaniu tego typu zjawisk, więc nie ma powodu, aby umniejszać ich działaniu, ale już teraz jest dość zaskakująco. Będzie bardziej. Obiecuję. W każdym razie, aby lepiej zrozumieć kontekst, przyjrzyjmy się działalności samego Antrowisu. Ruch ten, założony przez Edwarda Mielnika, najprawdopodobniej rozwiązał się pod koniec lat 90. Mielnik z zawodu palacz kotłów wysokoprężnych, podobno także bioenergoterapeuta, twierdził, że w 1983 roku objawiła mu się Matka Boska, przekazując mu misję ocalenia Słowian przy pomocy kosmitów. Od tego czasu rozpoczął nauczanie, które szybko rozrosło się z Wrocławia na inne miasta, takie jak Warszawa czy Kraków, a nawet poza granice kraju, bo zyskiwał zwolenników także w Niemczech i w Holandii. Ale czym tak naprawdę zajmowano się w Antrowisie? Mianowicie próbą połączenia ezoteryki, ufologii i chrześcijaństwa. Z tego, co założyciel ruchu chciał przekazać swoim zwolennikom, wynikało, że 8 miliardów lat temu na terenie dzisiejszej Polski osiedlili się Słowianie pochodzący z planety Atlanta. Mniej więcej w tym samym czasie na Ziemię mieli przybyć również Hebrajczycy z planety Hebro. Obie te grupy miały być ze sobą skonfliktowane. Obie głosiły ideę równości i wolności, co według nauk Antrowisu miało doprowadzić do nieszczęścia ziemian. I właśnie z tą teorią wiązało się jedno z głównych założeń Antrowisu, mówiące o tym, że wolność ma charakter destrukcyjny. Co również istotne, a czemu w czasach swojego istnienia Antrowis dawał duże znaczenie, to stwierdzenie, że do 2000 roku wszystkie cywilizacje, a obecna ma być siódmą i ostatnią z ziemskich cywilizacji, pod przewodnictwem Polan miały się pojednać. Ruch zakładał także to, że nadejdzie nowe. Według przedstawicieli nastał koniec ery wolnej woli. Miało także dojść do katastrofy, którą mieliby przeżyć nieliczni. Ucieczka miała nastąpić na pokładach statków z innych planet. Wyznaczono nawet miejsce ewakuacji. Miała to być ślęża. Co więcej, wyznaczono nawet kolejność, według której pierwszeństwo mieli mieć Słowianie, w szczególności Polacy, bo o tym nie wspominałam wcześniej, ale w teoriach Mielnika Polacy uznawani byli za naród wybrany. Przepowiedziano również liczbę ocalałych. Miało to być 144 tysiące osób białej rasy i 600 tysięcy osób innych ras. Antrowis propagował także wiarę w reinkarnację, ale opierał się na Nowym Testamencie. Ogłoszono też, że papież Jan Paweł II straci życie w 1994 roku. W ogromnym skrócie to właśnie tym zajmował się Antrowis. I najpewniej w związku z tak egzotycznymi twierdzeniami i naukami wokół stowarzyszenia pojawiło się wiele kontrowersji.
W pewnym momencie zaczęto nazywać je nawet sektą. Nauki, które przekazywano uczestnikom, były tajemnicze i odrealnione. Co gorsza, w organizacji angażowali się bardzo młodzi ludzie, co niekoniecznie spotkało się z aprobatą społeczeństwa, ale przede wszystkim rodziców. Największe kontrowersje wzbudzały jednak zaginięcia trzech osób związanych z tym ruchem, które wierzyły w prawdziwość głoszonych przez założyciela wizji i przepowiedni. Nie jestem pewna, jak wyglądała sytuacja pozostałej dwójki, ale w pewnym momencie Andrzej Cielecki miał odsunąć się od Antrowisu. Wydarzyło się to po 15 maja 1992 roku, czyli dniu typowanym przez organizację jako ten najważniejszy. Mimo wielkiego oczekiwania, napięcia i stresu wywołanego również przygotowaniami 18-latka do tego wielkiego dnia, a przypomnę, że trzymał restrykcyjną dietę, miał odżywiać się głównie mandarynkami i pić duże ilości wody. Mnóstwo czasu poświęcił na ćwiczenia relaksacyjne i medytację, to wielki dzień nie nadszedł. Chłopak był tym wszystkim bardzo rozczarowany, ale nie było to jedyne, co mu wówczas towarzyszyło. W czasie oczekiwania na zapowiadaną w Antrowisie katastrofę, ale też później, zmagał się z bezsennością, nadmierną pobudliwością, na przemian z apatią, miał także stany lękowe. Sytuacja wyglądała w ten sposób mniej więcej do lutego 1993 roku. W ostatnich dniach miesiąca jego zachowanie miało się bardzo pogorszyć. Wyglądał, jakby rozpaczliwie się czegoś lub kogoś bał. Wchodząc do mieszkania, jego pierwszym pytaniem było to, czy coś się stało. Kiedy słyszał, że wszystko jest w porządku, zamykał się w swoim pokoju. W tym czasie nie zdejmował ubrania wierzchniego, tak jakby wiedział, że wychodząc w pośpiechu nie zdąży go ze sobą zabrać, więc wolał być przygotowany na wszystko i oczekiwać na to coś, kurtce czy płaszczu. Również w tym czasie zmagał się z zaburzeniami oddawania moczu, przestał jeść mandarynki, które dotąd wydawały mu się bezpieczne i korzystne dla zdrowia. Wówczas twierdził, że są zatrute. Przez złą dietę, niedostateczne ilości jedzenia, bo nadal je ograniczał, często skarżył się na ból brzucha. Dniem, który zmienił wszystko, okazał się być poniedziałek 1 marca 1993 roku. Tego dnia Andrzej najprawdopodobniej planował pójść do szkoły. Przed wyjściem zabrał ze sobą niezbędne książki. Do szkoły niestety nigdy nie dotarł i tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo, co się tego dnia stało. Pewnym jest, że chłopak był w złym stanie, zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Przeprowadzono śledztwo, zorganizowano przeszukania, ale nie udało się odpowiedzieć na nurtujące do dziś pytanie, co się z nim stało. Analizując okoliczności jego zaginięcia, ustalono, że był związany z Antrowisem, ale także, że w miesiącach poprzedzających zaginięcie z niewiadomego powodu się od nich izolował. Nie uczestniczył w spotkaniach, unikał innych wyznawców tego ruchu. Zakładano, że mógł się ich bać. Być może jego oczekiwanie i pytania skierowane do rodziny o to, czy wszystko jest w porządku, nie dotyczyły zapowiadanej przez założyciela organizacji katastrofy, a realnego zagrożenia, które koniec końców próbowano przypisać wyznawcom Antrowisu. Nigdy nie udało się tego potwierdzić. Nie znaleziono żadnego związku stowarzyszenia z zaginięciem Andrzeja, a sprawa do dziś pozostaje nierozwiązana. Andrzej Cielecki w chwili zaginięcia miał 18 lat. Ostatnim miejscem, w którym go widziano, była Warszawa. Kolejnym, równie tajemniczym zaginięciem, do którego doszło w kwietniu 1995 roku, było zaginięcie Bogusława Taczka, choć w tej sprawie udało się uzyskać pewne informacje. Mężczyzna, podobnie jak i jego rodzice, zawodowo pracował jako nauczyciel. Skupił się na nauczaniu wychowania fizycznego. W 1987 roku wraz z żoną wyjechał do Niemiec. Osiedlili się w północnej części kraju, dokładnie w Lubece. Zarówno Bogusław, jak i jego rodzice byli osobami wierzącymi. W pewnym momencie jednak bliscy mężczyzny mieli odnieść wrażenie, że jest na tym punkcie wręcz nadwrażliwy.
może nieco fanatyczny. Najprawdopodobniej jego zachowanie, które w pewnym zakresie zaniepokoiło jego bliskich, związane było ze znajomościami, które Bogusław nawiązał, a mowa o Antrowisie. Zgodnie z relacją żony, spotkania, w których uczestniczył, miały bardzo źle na niego wpływać. Miał wracać rozbity, skołowany, ewidentnie czegoś lub kogoś się bał. Często skarżył się na ból głowy. W pewnym momencie nawet poprosił żonę, aby go uratowała. Nie do końca wiadomo w jakim sensie, ale być może chodziło o operację łękotki. Miał się wtedy strasznie bać tego, że podczas zabiegu operacyjnego zostaną mu wycięte także zdrowe narządy. Poza tym, że Bogusław uczestniczył w spotkaniach Antrowisu na terenie Niemiec, bo tak jak już wspominałam, stowarzyszenie działało także wśród tamtejszej Polonii, to także jeździł do Polski na spotkania z założycielem, czyli z samym Edwardem Mielnikiem. Podobno usłyszał wówczas od niego, że jest on tym wybranym i trafia do grona osób, które będą miały specjalne zadanie do wykonania. Chodziło o zbudowanie statku kosmicznego. Zgodnie z relacją bliskich Bogusława, na jednym ze spotkań rodzinnych, być może nawet zapytany o to, co właściwie robi na tych jakże tajemniczych spotkaniach w stowarzyszeniu, opowiedział, że na jednym z nich poddał się hipnozie. W związku z tym, że stan mężczyzny sukcesywnie się pogarszał, jego żona postanowiła zadbać o to, aby zobaczył go specjalista. Tak też się stało. Rozmowa z psychologiem potwierdziła obawy odnośnie kontaktów z członkami stowarzyszenia, bo psycholog miał stwierdzić, że niezbędne będzie ich zerwanie. To te tajemnicze spotkania w Antrowisie miały aż tak negatywnie wpływać na Bogusława. Najprawdopodobniej wówczas nieokreślanym jeszcze mianem sekty. Niedługo to także miało się zmienić. 21 lutego 1995 roku Bogusław wyjechał z Niemiec do Polski. Jego celem była Warszawa. Kolejnego dnia spotkał się z pewną kobietą, jak się okazało, przedstawicielką Antrowisu. Po tym spotkaniu chciał odwiedzić swoich rodziców w Szczecinie, ale do domu niestety nigdy nie dotarł. Zaginięcie zgłosił jego ojciec. Mężczyzna szukał pomocy niemal wszędzie, także u kilku osób, które mu ją zaoferowały. Jasnowidz z Człuchowa stwierdził, że Bogusław uczestniczy w sekcie i czymś się zamartwia. Inny wróżbita natomiast, że Bogusław jest związany z jakąś grupką religijną i warto się za niego modlić. Jako miejsce, w którym był po raz ostatni lub w którym należy go szukać, obaj wytypowali Warszawę. Co się właściwie wtedy stało, do dzisiaj pozostaje zagadką, ale są takie wątki tej sprawy, które już wiosną tego samego roku zostały w pewnym sensie ujawnione. I to ujawnienie wywołało niemałe oburzenie wśród społeczności, bo to właśnie wtedy Antrowis, dzisiaj powiedzielibyśmy, że dotknęła fala hejtu. Nastroje, które wówczas panowały, poniekąd doprowadziły do tego, że stowarzyszenie, przynajmniej oficjalnie, zakończyło swoją działalność. Ale o co dokładnie chodzi? Już mówię. Wiosną 1995 roku z Odry wyłowiono ciało. Badania potwierdziły, że był to mężczyzna, kolejne natomiast dowiodły, że niestety jest to zaginiony kilka tygodni wcześniej Bogusław Taczek. Przeprowadzone analizy, próby ustalenia tego, co się właściwie stało, powiązań i znajomości odnalezionego mężczyzny pozwoliły na ustalenie tego, co rodzinie Bogusława było doskonale znane, mianowicie, że był związany ze stowarzyszeniem Antrowis. To, co jednak wszystkich oburzyło, to obrażenia Bogusława. Jednoznacznie sugerowały, że to, że mężczyzna nie żyje, nie jest efektem wypadku, tego, że sam podjął taką decyzję i w celu jej realizacji udał się nad rzekę, ale że ktoś mu w tym wszystkim, w cudzysłowie, pomógł. Bogusław miał obrażenia głowy, a w chwili odnalezienia jego ciało nie było kompletne. Brakowało jąder. Jak się później okazało, zostały wycięte przez fachowca. Ktoś, kto zrobił to Bogusławowi, musiał mieć po pierwsze wiedzę, po drugie fach w ręku.
Obrażenia jednoznacznie wskazywały na to, że aby móc wykonać to w taki właśnie sposób, trzeba się na tym znać. Przyjęło się, że najprawdopodobniej była to robota chirurga. Podobno zrobiono to wtedy, gdy Bogusław jeszcze żył. Postanowiono pójść tym tropem, tym bardziej, że zgodnie z nauką Antrowisu, źródłem energii dla pojazdów służących do ewakuacji przed zapowiadaną katastrofą, najprawdopodobniej do budowy takiego pojazdu Bogusław został wytypowany, miały być męskie jądra. Z kolei narządy ludzkie miały być potrzebne kosmitom do funkcjonowania. Przyjmowano, że miałyby pełnić funkcje części zamiennych. I jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi, to obrażenia Bogusława były przerażająco zgodne z szerzonymi przez wyznawców Antrowisu naukami. W ramach kolejnych prób udało się ustalić, że z Antrowisem związanych było dwóch lekarzy, jednak przeprowadzone przesłuchania i próby ustalenia czegokolwiek w tym zakresie się nie powiodły, bo wspomnianym lekarzom niczego nie udowodniono. W nawiązaniu do tych wydarzeń, czyli odnalezienia ciała Bogusława i zabezpieczonych śladów wskazujących na jego bliską relację z założycielem stowarzyszenia, wysłuchano samego Edwarda Mielnika. Zeznał, że Bogusława Taczka nigdy na oczy nie widział, że w ogóle się nie znali i miał nie wiedzieć, kim jest odnaleziony w rzece mężczyzna. Zgodnie z relacją bliskich Bogusława, wszystko co zeznał było kłamstwem. Wspominali, że Bogusław jadąc do Polski umawiał się na spotkanie z założycielem Antrowisu i nie było takiej możliwości, aby mężczyźni się nie znali. Oczywiście, jak można byłoby się spodziewać, nikt ze stowarzyszenia nie chciał współpracować z policją. Wszyscy twierdzili, że nie mają z tą sprawą, czyli z odnalezieniem Bogusława i jego obrażeniami, nic wspólnego. Wydano nawet, można powiedzieć, oświadczenie dotyczące tej sprawy, które wskazywało na to, że nikt z Antrowisu nie ma z tym nic wspólnego, ponadto zaginięciem innych osób i innymi czynami, które można byłoby uznać za czyny przestępcze również. Z oświadczenia wynikało, że nigdy nie stosowali hipnozy wobec żadnego z byłych członków stowarzyszenia i wobec żadnego z nich nie jest prowadzone postępowanie prokuratorskie. Żaden z członków nie był wówczas poszukiwany przez policję. Oświadczenie ciężko powiedzieć, że podpisała, bo podpisu na nim nie widać, ale pod tymi kilkoma krótkimi zdaniami widnieje nazwisko Grażyny Grabowskiej, która swego czasu była prezesem Antrowisu. I takim sposobem sprawa stanęła w miejscu. Nadal nie wiadomo, kto jest za wszystko, co się wówczas wydarzyło, odpowiedzialny. Śledztwo umorzono w 1996 roku, a w 2009 roku zniszczono akta. Co do stowarzyszenia, to oficjalnie nie ma żadnych śladów na to, że działa, jednak raz na jakiś czas pojawiają się doniesienia, z których wynika, że jest wręcz przeciwnie. Najprawdopodobniej ograniczyli swoją działalność do nielicznego, ale pewnego grona. Najprawdopodobniej nie werbują nowych członków. W tej kwestii jednak zdania są dość mocno podzielone. Są opinie, że nadal się to dzieje, ale teraz starają się nie straszyć i nie zrażać do siebie ludzi. Celują w osoby w trudnej życiowej sytuacji. Takie, które nie potrafią uporać się z problemami, ze stresem, które bardzo często nie widzą rozwiązania. Są też takie opinie, które wprost sugerują, że stowarzyszenia już nie ma, ani pod nazwą Antrowis, ani pod żadną inną. Podobno są natomiast osoby lub nawet sekty, które kontynuują dzieło Antrowisu. Nie ma na to żadnych oficjalnych dowodów, wszystko kręci się wokół pojęcia, spekulacja. I chociaż odnaleziono ciało Bogusława, to podobnie jak w przypadku Andrzeja, ale też pewnego 16-latka, który w podobnym czasie jak wspomniani dwaj mężczyźni również zaginął, nadal wiadomo niewiele. O zaginięciu 16-latka niestety nie ma zbyt wielu informacji. Wiadomo, że podobnie jak Andrzej i Bogusław, również miał być związany z Antrowisem. Miał zaginąć w sierpniu 1993 roku, czyli krótko po zaginięciu Andrzeja. Również miał się czegoś lub kogoś obawiać.
zachowywać bardzo podobnie jak wspomniani mężczyźni. Ewidentnie spotkania i kontakty z Antrowisem nie wpływały na niego korzystnie. W każdym razie te trzy jakże tajemnicze sprawy do dzisiaj nie zostały rozwiązane i chyba istnieje bardzo mała szansa na to, że uda się cokolwiek ustalić. Niezależnie od tego, czy zarówno Andrzeja, jak i 16-letniego zaginionego w sierpniu 1993 roku chłopaka spotkało coś złego, czy spotkali kogoś nieodpowiedniego na swojej drodze, zupełnie niezwiązanego ze stowarzyszeniem, czy wręcz przeciwnie. Z tymi trzema poruszonymi dzisiaj historiami ma związek Antrowis, wszystkie trzy sprawy czekają na swój finał. Co prawda minęło wiele lat od tych wydarzeń, ale to, że wówczas tak mało udało się ustalić, wydaje się dość mocno zastanawiające. Być może nie bez znaczenia pozostały jakieś układy, a być może to, że dziś wiadomo tak niewiele, to efekt braku kompetencji lub braku możliwości badawczych w służbach. Niezależnie od tego, co doprowadziło do tego, że sytuacja wygląda właśnie tak, zastanawiające pozostaje również to, czy członkowie tego stowarzyszenia, określanego później mianem sekty, byliby zdolni do tego, aby zrobić coś złego drugiemu człowiekowi. Podobno można wierzyć w coś tak bardzo, że straci się trzeźwość umysłu, w związku z czym można podjąć decyzje zagrażające drugiemu człowiekowi. Ale czy dzisiaj mówimy o dokładnie takich przypadkach? Sprawa jest bardzo zagmatwana. I choć zahaczyliśmy o wiele niematerialnych rzeczy, o wiarę w coś, co wiele ludzi uznaje za wymysł, o wiele aspektów, które każdy niedowiarek określi mianem bzdur, to faktem jest, że jest w tym wszystkim coś niepokojącego, a rodzina Andrzeja, Bogusława i 16-letniego w chwili zaginięcia chłopaka dotąd nie poznały prawdy. W zasadzie jak w każdej tego typu sprawie najważniejsze jest to, aby zacząć mówić. Niezbędna jest chęć rozmowy i podzielenia się swoimi wspomnieniami i wiedzą. Jeżeli faktycznie z tym wszystkim ma coś wspólnego Stowarzyszenie Antrowis, to najprawdopodobniej prawda nigdy nie wyjdzie na jaw, bo członkowie będą bali się zeznawać. Najprawdopodobniej będą im groziły konsekwencje w związku z ewentualnymi wydarzeniami, ale też zatajeniem prawdy przez tak wiele lat. Jeżeli jest inaczej i stowarzyszenie nie ma z tym wszystkim nic wspólnego, to może się mylę, ale w moim odczuciu szansa jest dużo większa. Jak zwykle zachęcam do podzielenia się swoimi odczuciami co do omówionych dzisiaj spraw. Takich wątków na tym kanale jeszcze nie było, ale stwierdziłam, że są to na tyle tajemnicze wydarzenia i tak bardzo różne, a jednocześnie ze sobą zbieżne, że warto o nich wspomnieć, tym bardziej, że w omówionych dzisiaj historiach nadal można coś zrobić, w związku z czym warto je nagłaśniać. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Jeśli nie wiesz, co napisać, a chcesz zostawić po sobie ślad, napisz w komentarzu nazwę kanału, czyli po prostu Krymikrąg. Przypominam o możliwości wspierania kanału. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.